Witam wszystkich, tukadomania.pl. W dzisiejszym odcinku omówimy kwestię wstawiania do naszego projektu znaków szczególnych. Znaków szczególnych, czyli znaków nietypowych, które oznaczają takie zdarzenia jak na przykład stopień rozwarcia kąta, znak tolerancji plus minus, czy przekreślone kółko, które oznacza średnicę koła. Ok. Ja tu sobie przygotowałem małą ściągę. Poniższy załącznik będzie do ściągnięcia w opisie filmu, także śmiało możecie później sobie go przejrzeć. Otóż, jeśli chcemy wstawić znak szczególny do naszego projektu dotyczy to tekstu czyli tworzymy tekst i zaczynamy wpisywać tekst. Przykładowo, tekst: Średnica koła. Ok. Średnica koła. Znak opisujący średnicę koła jest to kółko przekreślone kreską. Mamy ją tu. A więc, żeby wstawić ten symbol, Wystarczy użyć kombinacji klawiszy takiej jak dwa razy procent, i na końcu, jak sugeruje nam tutaj mała ściąga, wystarczy nacisnąć klawisz C. Teraz spójrzcie, co się stanie, gdy wcisnę klawisz C. Dwa znaki procent plus C zamienił się na symbol średnicy koła. Ok, idźmy dalej. Gdybym chciał wstawić. Znak tolerancji plus minus. Czyli wpisuję tolerancja plus minus. Znowu dwa razy procent i tym razem litera P. Spójrzcie, co się stanie, gdy wcisnę klawisz P. 2 razy procent plus p zamienił się nam na znak plus minus. Dobra. Idźmy dalej. Następny symbol przykładowo, który potrzebuję, jest to symbol stopnia rozwarcia kąta. Czyli stopień 2 razy procent i tym razem litera d. Na końcu wciskam klawisz D. Jak widać, wstawił się nam w tym momencie znak stopnia rozwarcia kąta. Powiększę, żeby było to bardziej widoczne. Jak widzicie, jest to bardzo przydatna informacja w opisywaniu naszych rysunków, jednakże trzeba zapamiętać kilka prostych kombinacji. Na szczęście ściąga nam pomoże, także nie macie się czym przejmować możecie później sobie powtarzać wstawiania kombinacji znaków szczególnych. Na dziś to by było tyle, także dziękuję bardzo i pozdrawiam.